Witajcie moi drodzy, z tej strony Maciej Morgan-Żuchowski. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą transmisję w ESL TV Polska. Transmisję z rozgrywek ESL Pro Series Polska sezonu czwartego. W tym sezonie czwartym mamy 10 drużyn, no i spośród tych 10 drużyn trzeba było wybrać jakąś parę, która właśnie pojedynek dzisiaj swój rozegra. I tak trafiło na zawodników zespołu Smaga oraz na zawodników zespołu Alsen Team, którzy rozegrają to spotkanie na mapie The Forge. No, mapa The Forge jest, trzeba przyznać, mapą nietypową, mapą, no, która, jakby nie patrzeć, całkiem niedawno została dodana do tego map packu, do tej puli. I szczerze mówiąc, zawodnicy, no, na tej mapie nie grają zbyt często. Drużyny jednak wolą troszeczkę inną grę, no i na pewno też uciekają gdzieś w tych, w kierunku tych map standardowych, ale The Forge myślę, że też miło będzie nam dzisiaj zobaczyć, bo ja osobiście akurat tej mapy dawno nie oglądałem, a pamiętam, że swego czasu chwaliłem ją, że jednak jest to mapa dość dynamiczna, że jednak tutaj zespoły, no jakby nie patrzeć, grają troszeczkę szybciej niż na innych mapach. Oczywiście nie mówię, że na innych wszystkich, ale co po niektórych na pewno. Zależy też od samej taktyki, jaką zespół zastosuje, bo to nie jest tak, że mapa o tym decyduje i faktycznie mecz musi być szybki, że te wszystkie rundy muszą być szybkie. To przecież może być zupełnie co innego. Możemy przecież zobaczyć tutaj jakieś CPL-a, no i one na pewno troszeczkę będą zamulały nam grę, będą tworzyły tę grę troszeczkę nudną, ale mam nadzieję, że jednak jak już zawodnicy się ruszą w takim przypadku, no to, że faktycznie jak ruszą na bombsite, to będzie to atak bardzo, bardzo już dynamiczny w tych ostatnich sekundach, powiedzmy. No ale może na razie nie będę tak tutaj rozmyślał na ten temat, bo mecz nam się jeszcze nie rozpoczął. Na pewno warto tutaj wspomnieć o czym? No o tym, że mamy już prawie komplet drużyn na serwerze. I ze strony Smagi, i ze strony Alsen Team. Warto wspomnieć jeszcze o właśnie o drużynie Smaga. Ostatnio ten team w ramach Lenovo Cup przegrał walkę półfinałową z Universal Soldiers. Był to bardzo wyrównany pojedynek, zresztą kto oglądał, ten doskonale wie. 2-1 w mapach dla Universal Soldiers. Pierwsza mapa została przegrana właśnie przez US. Była to mapa The Inferno, ale kolejne dwie mapy, mianowicie The Train oraz The Last 2, zostały już przez Uniwersalnych wygrane. Train 16-14, a więc ledwo, a Dust 2 16-13, więc też można powiedzieć, że ledwo, ale jednak Uniwersalni okazali się lepsi i to właśnie oni awansowali do finału rozgrywek Lenovo Cup razem z Deltą, czyli z Drunken Five. Swoją drogą zapraszam już teraz na ten pojedynek, który odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie prawdopodobnie 20:30, oczywiście wszelkie informacje na cybersporcie, ale my nie skupiamy się na razie na Lenovo, my się skupiamy tutaj na rozgrywkach ESL Pro Series. Jeżeli chodzi o Smagę, no to ta drużyna zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli, ma jedną przegraną oraz jedną wygraną. W pierwszej kolejce Smaga przegrała z Boomslave na mapie The Inferno wynikiem 11-16. Później jednak w tej drugiej kolejce wygrali z Exilio wynikiem 16-12 na mapie Dedas 2. Jeżeli chodzi o Alsen Team, zajmują oni 7. miejsce w tabeli. Pierwsza kolejka przegrana także, podobnie jak Smaga, 13-16 na mapie The Inferno, jednak oczywiście nie z Boomslave, a z Camouflage. No i drugiego meczu w drugiej kolejce akurat nie rozgrywali. Został on przeniesiony, także na razie tylko jedna porażka Alsen. Zobaczymy, jak sobie poradzą dzisiaj właśnie z drużyną Smagi, czyli z Hamem, Szpero, Destru, Darkiem oraz Nalesiem. Po stronie Alsen gra legendarny, można powiedzieć, Snax, Pistolero, Break, Pukin i Minis. Z tego czasu przecież grał w Alsen PJK i także Titan, który jednak, no, zespołem jakiś czas temu się już pożegnał. Zobaczymy, jak właśnie ze Snaxem w składzie będzie. Przypominamy, ten zbanowany właśnie na ESL. Teraz jednak już może rozgrywać oficjalne mecze, więc zobaczymy, co on nam sobą zaprezentuje. Kto oglądał mecze reprezentacji w Clan Nations Cup, ten wie, że Snax jednak w niektórych rundach, no, radził sobie jako kapitan reprezentacji Polski, to szczerze trzeba tutaj powiedzieć, ale niestety Polska odpadła. Przegraliśmy pojedynek
fazie pucharowej i właśnie musieliśmy się pożegnać. Przegraliśmy ze Szwecją, przypominam. Bywa i tak, moi drodzy, nie wszystko się udaje, no ale może Snacks ze swoim zespołem sobie poradzi właśnie trochę lepiej niż podczas gdy brał udział w reprezentacji Polski, w meczach reprezentacji Polski, jeszcze jakieś przeładowanie mapy, no ale tak naprawdę będziemy mogli zaczynać to wszystko, jak tylko HLTV się odblokuje. Runda nożowa widzimy, że jest w trakcie. Alsen jak na razie strona CT, Smaga jak na razie strona Terro. No i na razie chwila spokoju, jeszcze takiego relaksu przed rozpoczęciem pojedynku, ale jak tylko się to odblokuje, jak tylko zaczną się zabijać, to oczywiście tych emocji na pewno nam przybędzie, na pewno będziemy mieli co oglądać. No ja mam nadzieję, za każdy mecz właśnie kolejki, który jest rozgrywany w EPS-ie, trzymam kciuki, żeby był emocjonujący, żeby był wyrównany, bo jak wiecie, a może i nie wiecie, w tym sezonie zmienił się regulamin. Teraz drużyna, która wygra już 16 rund, czyli wygra mecz, bo grana jest tylko jedna mapa, nie musi zostawać i grać dalej. Może po prostu wyjść z serwera i wynik będzie 16 do iluś tam. To już zależy oczywiście od tego, ile rund wygra drużyna przegrana, ile ich zdobędzie. Może tak troszeczkę łatwiej to będzie przedstawić. No i jest odblokowanie gry. Na razie mamy sytuację 5-4 na 2 w tym momencie. Babiński to oczywiście Dark ze Smagi, żeby tutaj była jasność. No i mamy Smagę tylko z jednym zawodnikiem. 1 versus 3. Pukin, Snacks i Minis przy życiu po stronie Alsen. Jest cios od Darka, jeszcze 2 ma do zabicia, jednak Snacks poradzi sobie z ostatnim graczem Smagi. No i widzimy, że Alsen zostanie po stronie CT, także będzie bronił BS-ów. A Smaga będzie na te BS-y atakowała. No i tak naprawdę możemy zaczynać to spotkanie. Ja jeszcze tutaj się zrobię offline na Steamie, żeby nikt nam nie przeszkadzał. No i z tego miejsca chciałbym także pozdrowić nie dość, że wszystkich was oglądających, ale także pana admina, pana Sebastiana, czyli Ziomskiego, który widzicie, znajduje się na spekcie zaraz nad HLTV. Pozdrowienia. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że Ziomski swego czasu no kilka razy skomentował mecz w ESL TV Polska. Ale dość już o nim, skupiamy się na zawodnikach. Smaga od środka i od Matrixa, jednak tutaj Minis już ma fragi na swoim koncie. 2-2, ale jednak zatrzymuje w jakiś sposób zespół terrorystów. No i szczerze mówiąc, właśnie o tym wspominałem, o tym szybkim Forge'u. Od samego początku mamy już dość szybką akcję graczy Terro, a więc graczy Smagi. Jednak teraz troszeczkę zwolnili, nie bardzo chcą się wychylać na bombsite A. Ale widać, że i tak będą musieli się tu pojawić, bo nie cofają. Na A mamy m.in. Snacksa. Myślę, że graczom Terro może być ciężko wejść na ten bombsite. Snacks, dobry granat. Osłabieni zawodnicy Smagi. Snacks, bardzo ładna bania. I kolejna bania od Snacksa na blisko. Świetnie sobie poradził ten zawodnik. Należy jeszcze tutaj zaznaczyć, że on właściwie przykucnął sobie na B. Się stał w jednym miejscu i tak naprawdę nie chciał mu się specjalnie ruszać. Mamy pierwszą wygraną rundę przez Alsen Team. Smaga najwyraźniej źle wybrała droga ataku. No nie tędy droga, panowie, nie w pistoletówce. Teraz oczywiście trzeba się zadowolić samymi glockami, bo bomba nie została podłożona, więc tych pieniędzy dla Smagi niestety, ale nie ma. Należ. Pod schodami czy masceta święty Aleks, dobrze pamiętam? Chyba tak. Chociaż widzimy, że Naleś akurat tutaj nie wyrzeka się dóbr materialnych. Ma jednak pistolet, ma ubiór, a Asceta powinien zachować się zupełnie inaczej. Jednak zostawmy tego zawodnika, przełączmy się na bombsite A, bo ponownie zawodnicy Smagi właśnie zaatakują. Tym razem chciałoby się powiedzieć, że to Minis jest bohaterem rundy. No, brawa dla niego.
Widzimy, że jak na razie gracze Alsen z dużą łatwością sobie radzą z zawodnikami Smagi, ale myślę, że jednak do czasu, bo Smaga przecież prędzej czy później zakupi kałasznikowy i będzie coś dobrego, jakiś ładny atak. No przecież takie niki jak Kam, Szpero, Destru, Naleś czy Dark, no na pewno pokażą nam cokolwiek. Pierwszy frag dla Smagi, zabijał Naleś, jednak ten szybko pada, oglądamy Darka, tym razem jesteśmy na BS-ie B, właściwie jeszcze nie na samym BS-ie, na wejściu na ten bombsite, ale Alsen jednak jest nie do pokonania, dwa fragi na sam koniec od Pukina, już mamy 3 do 0, popatrzmy sobie na statystyki, jeżeli chodzi o Smagę, Dark jak na razie 0-3, podobnie zresztą Destru, podobnie zresztą Ham, a więc ta trójka, która grała właśnie wcześniej w Delcie. Szpero, Naleś, przypominam, że to są nabytki z Universal Soldiers. A skład Alsen, no, często się zmieniał tam, gdzie gra Snax, to jest dużo zmian, więc nawet szkoda mówić o jakichkolwiek zmianach, bo za miesiąc może zobaczymy kogo innego jeszcze w tym składzie. Mówiło się przecież o klątwie Snaxa, już teraz to już troszeczkę odeszło. 4-5. Znowu atak na bombsite B, Pistolero, tylko nie, przepraszam, dwa fragi, chciałem powiedzieć, że jeden, ale jednak zrobił naprawdę dużo, Smaga ma kłopoty w kolejnej rundzie, Destruj, Naleś, teraz już tylko Naleś, jeżeli tego nie ogarnie, no to będzie kolejna runda w plecy dla zawodników Smagi i na pewno nie będą tym gracze pocieszeni. Naleś jednak jeszcze walczy, chociaż zostaje mu tylko 37 HP i 45 sekund do końca rundy. Bomba na jego plecach jest bardzo blisko BSAB, ale jest naprawdę sporo graczy CT w okolicach właśnie tego BSA, w okolicach tego zawodnika. I mini skończy nam kolejną rundę. 4 do 0 dla Alsen. Teraz ta trójka ma nie 0-3, a 0-4. Skupmy się także na graczach Alsen. Widzimy Pistolero 7-1, otwiera tabelę. Pukin 5-0, który jeszcze ani razu nie padł w tym meczu. No i mini Snacks break na samym końcu. Smaga podobnie, tylko pistolety. Dark od środka. Jak tam pozostali gracze? Tam schody, na BSie B, no i Destru. Też w podobnych okolicach. Na razie jeszcze nie wiemy, gdzie dokładnie wyjdą gracze Smagi, bo widzimy ich tak właściwie rozciągniętych. Niby szykują się na B, ale no mówię, ciężko powiedzieć, czy faktycznie tutaj będzie przeprowadzany atak. Widzimy, że czeka Pistolero. No w poprzedniej rundzie zdobył tu dwa fragi, więc może teraz będzie podobnie. Z drugiego wyjścia Alsen też patrzy każdą miejscówkę, terrorystów jednak nie widać, jak na razie zdobyli tylko jednego fraga zawodnicy Alsen, chociaż jest kolejny. Dark daleko, daleko, może coś z tego będzie, może zaskoczy graczy CT. Dark już na B i obok siebie ma zawodnika CT. Teraz dopiero Break go zauważa, no widocznie Dark też go nie widział, śmieszna sytuacja. Ale oczywiście nie radzi sobie zawodnik Smagi, chociaż jeszcze coś dorzuca od siebie Destru. Jest M4 w jego posiadaniu, Ham jednak pada. Destru niszczy Pistolera, 1 versus 3, jednak tylko 10 sekund do końca rundy. No i Destru bardzo mało HP, chociaż to mu nie przeszkadza w zdobyciu jeszcze jednego fraga, ale na szczęście graczy Alsen uspokaja go Break. Pięć do zera. Jak na razie gracze Alsen naprawdę grają bardzo ładnie, nie możemy im niczego zarzucić, przyczepić się natomiast możemy do Darka i do Hama, że jeszcze nikogo nie zabili. Snack snajperka przez środek. Gracze Smagi jednak wybierają się na bombsite B, my oglądamy Snacksa. Czy będą jakieś flagi z tej broni? Jest celne trafienie, sytuacja 3-3. Ham. Na prawo będzie miał Snaxa. No i znowu przyłączmy do tego snajpera. Czyżby pierwsza wygrana runda przez Smagę? Bardzo możliwe. Bo teraz tylko Snax i Minis. U graczy Alsen już tylko Snax. 1 versus 3.
Snacks, no tym razem nie udało mi się już nikogo więcej zabić. Mamy pierwszy punkt zdobyty przez Smagę. Ham też zdobywa jednego fraga. Dark, czyli Babiński, jak widzimy, no bliski agenta, może będzie 0,7 z głoście, jak na razie ma 0,6. Oczywiście u antyterrorystów wciąż jest broń. Destro. Od Matrixa. Czy ktoś tam w ogóle się znajduje? No Minis, widzimy, że sobie akurat patrzy na BS-ie właśnie A, ale środek jest na razie nieobstawiany. Minis jednak zdobywa pierwszego fraga i jest kolejny zawodnik, chociaż ten nie poddaje się, zostaje mu 12 HP, broni się granatami. Może być ciężko z Minisem, bo z dwóch stron atakują gracze Terro, ale przecież gracze Alcen też znajdują się na A, a jeżeli nie, to chociaż za chwilę tam będą. No na razie terroryści wydawać by się mogło, że mają jakąś małą chociażby przewagę. Zobaczymy, czy ją wykorzystają. Teraz jednak już sporo graczy CT na BS-ie A. Sytuacja 4-3. My oglądamy Szpera. Lecą granaty, Szpero, ojejku, to mnie zastanawia, dlaczego tak, dlaczego w ten sposób, przecież tutaj leży smoke, no i niezauważony Snacks, może być naprawdę bardzo groźny, chociaż ten też nie widzi Szpera, nie widzi tego zawodnika na BS-ie, ja wiem, że to na HLTV trochę śmiesznie wygląda, Snacks, tak jakby nie do końca wierzył, że jest tam zawodnik, jednak teraz mamy dwóch na jednego, Destru pada i brawa dla graczy właściwie i jednych i drugich, bo naprawdę zapewnili nam teraz wspaniałe widowisko. Jeszcze właśnie Snacks i Spero, ten bombsite, to też ciekawie wyglądało, trochę śmiesznie, ale myślę, że zawodnicy Smagi akurat się nie cieszą. No nie wiem, czy akurat dobrze postąpiłem, dołączając do tego zespołu Zahama. 07, Dark. No, na razie mu się nie powodzi. Nie powodzi się także właśnie graczom Smagi. Przegrywają 1-6, to już jest naprawdę spora różnica. No ale trzeba walczyć o każdy punkt, przecież druga połówka może być dla nich zupełnie inna, może być po prostu dla nich lepsza, chociaż teraz oberwali granatem i sporo graczy straciło HP, ojojoj, naprawdę się niezbyt dobrze trzymają. Alcen, Snacks na blisko, Snacks, ładny skan, kolejny frag od Snacksa, świetna akcja tego zawodnika, ale widzimy, że Smaga się nie poddaje. Dark zdobywa pierwszego fraga w tej rundzie, znowu śmieszna sytuacja. Widzimy jakiegoś smoka między Pukinem a Darkiem. Pukin teraz jednak widzi, ale ma kłopoty. Co robi Pukin? Dlaczego nie dokończył, że tak powiem, fragowania? Ej, te smoki naprawdę robią się dla mnie dziwne w tej sytuacji. No ale faktycznie dziwne. Dziwne to było. Snacks, widzimy tutaj, tłumaczy się, jak zabijał, bo Destro nie bardzo wiedział, co się dzieje. No naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem gry zawodników Alcen Team. Zresztą myślę, że wy także. Ja wiem, że jest wielu na streamie przeciwników Snacksa, ale no patrzcie, jak on ładnie gra i właśnie patrzcie na cały zespół Alcen. Naprawdę radzi sobie bardzo ładnie. Pistolero, pierwszy frag. Pukin ustawiony na B, jednak nie on zabijał. Zabijał Break, zabijał Pistolero, chociaż doczekaliśmy coś się także fraga od Pukina i Szpero. Samotnie na bombsa i biega, patrzył akurat w lewo, ale dwóch zawodników Alcen znajdowało się akurat z drugiej strony, czyli z prawej. Już mamy ósmy punkt zdobyty przez Alcen. No mówiłem, że ta mapa będzie dynamiczna i jest szybko rozgrywana, bo tutaj tak naprawdę nie ma po co specjalnie jakiegoś fejka robić. To nie jest tak to zbudowane, że opóźnianie da dużo. Teraz jednak Smaga próbuje na szybko. Zaskoczony Pistolero ginie. Terro naprawdę bardzo ładnie wbijają się na bombsite. Może to jest właśnie jakaś taktyka. Może to jest właśnie jakieś dobre, przepraszam, rozwiązanie. 4-3, z czego jednak Naleś się ledwo trzyma. Ale cały czas jest przy życiu. Cały czas będzie groźny. Cały czas będzie mógł pozbawić jakiegoś gracza CT życia. No jednak nie, bo refleks Snacksa mnie zaskakuje, chociaż Spero wcale nie gorszy. I tym razem runda zdobyta przez Smagę. Dzieje się naprawdę bardzo wiele. I przede wszystkim dzieje się naprawdę bardzo szybko. Także ta mapa się nie zmieniła, odkąd ją pamiętam. Właśnie od ostatniego komentowania. Jest naprawdę dynamiczna. A myślę, że podczas niektórych meczów w CS-ie nam czegoś takiego brakuje. Te szybkie ataki.
A nie takie, że jeszcze ja sobie zdążę zrobić herbatę, wrócę i dopiero terroryści zaczną biegać na bombsite. O nie, nie! Ten Counter-Strike powinien moim zdaniem odejść. Jest niby gra taktyczna, ale z drugiej strony przecież też da się zagrać taktycznie, tylko że szybko. Czy nie mam racji? Smaga od środka. Tym razem próbują swoich sił na BS-ie A. Ojojoj, poleciały jakieś granaty, więc Terro się chowa. Czyżby jakiś fake? No tak, w końcu dzisiaj Prima Aprilis, więc takie żarty są jak najbardziej na miejscu. Szpero rozgląda się jednak na BSIA. Niewielu graczy CT widać, chociaż jest dwóch skampionych. Szpero, świetne trafienie! No, 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 ten także może się popisać niezłym refleksem. Tak czy inaczej, gracze Terro jednak cofają z tego środka. Pukin na B. Snacks, szczerze mówiąc, nie wiem gdzie. Na środku. Na tej mapy, przyznaję, nie znam jakoś specjalnie dobrze, jeżeli zawodnika widzimy tylko przy teksturach. Minis, świetne fragi! Od Matrixa wybiegają zawodnicy Terro. No ale teraz jest już ich dość mało, bo tylko dwóch. Spero i Dark. Dark kładzie bombę, trzech zawodników Alsen przy życiu, Spero tym razem nie trafia, coraz mniej HP, ma smaga. No i zobaczymy, czy sobie poradzi z obroną BS-a, czy też nie. Spero, kolejne trafienie, Spero. Oj, tylko 4 punkty zdrowia i chyba będzie po wszystkim. No, niestety dla Spera, ale jest po wszystkim. Dzielnie walczył, rundy jednak wygrać mu się nie udało. Mamy więc 9 do 2. Smaga naprawdę jak na razie nie ma zbyt dużo do powiedzenia. Pistolero 17-5. Pukin 14-5. Snacks 11-4. 9-6 minis i break 7-7. No u Smagi otwiera Destru, zamyka Dark. Oczywiście te staty nie są jakieś specjalnie dobre. 4-11 na Lesia, no to też nie wygląda obiecująco. Zginął w każdej rundzie na Leś. Snax od B, a Smaga teraz trochę zwalnia, jednak widzimy, że Minis podejmuje terrorystów od pleców, można tak to nazwać, jeżeli w ogóle zdąży, bo gracze Alsen na B są w tej rundzie akurat nie do powstrzymania. Destru jako ostatni, 1 versus 3 i jest, i są plecy w wykonaniu Minisa, chociaż miał spore kłopoty. Musiał wpakować cały full auto w Destra, ten jednak jeszcze nie zginął, więc była zmiana na pistolet. Ale jednak doczekał się tego chociaż ostatniego fraga. Mamy już 10 punkt zdobyty przez Alsen. Szczerze mówiąc, ja tutaj nie wskazywałem żadnego faworyta, bo właśnie po ostatnim meczu Smagi z Universal Soldiers wiedziałem, że wcale nie jest to jakiś nie wiadomo jak mocny skład. No i widzimy, przynajmniej na pierwszej połowie, że Alsen radzi sobie właśnie ze Smagą. Ale może dzięki temu będziemy mieli jakieś trzy zespoły, które będą grały na wyrównanym poziomie. Smaga, Universal Soldier oraz Alsen Team, to pomyślę, że jednak Delta, czyli dawne Drunken Five, czyli wcześniejsze Fear Factory, no nie jest w zasięgu tych drużyn. Takie mam zdanie. Dwóch na trzech. Znów mniej zawodników Smagi. Ham zaraz może jednego z graczy CT zauważy. No szczerze mówiąc, te smoki faktycznie aż tak latają, że zawodnicy się już po raz któryś nie widzą. Najwyraźniej tak. Otwierał ogień break, jednak zabijał ze snajperki Snacks. Mamy 11 do 2. I jeszcze raz, może się powtórzę, ale powiem to. Alsen gra niesamowicie, Alsen ma sporą przewagę. Smaga na szybko, atakuje na bombsite B, jednak flash od antyterrorystów załatwiają sprawę. Teraz Pistolero może dorzucać jeszcze więcej fragów, aby
mieć ich właśnie jak najwięcej z całego serwera, bo Pistolero otwiera tabelę po stronie Alsen. Ja tak patrzę na Desta, ten się jeszcze jakoś uchował z tym pistoletem, jednak coraz trudniej będzie mu tutaj cokolwiek zrobić, aczkolwiek gracze CT nie zainteresowani tym zawodnikiem, bardzo ładna bania od niego, szkoda jednak, że tylko jedna, bo naprawdę miał w czym wybierać. Destru pada, zabity przez Minisa, który to gdzieś będzie kampił, Minis full auto i świetnie poprowadzi Kolasznikowa w lewy dolny róg. Tak jak robić się to powinno. 12-2 i ostatnia runda pierwszej połówki przed nami. Przypominam, że grana jest tylko jedna mapa, że gramy tylko do 16 wygranej rundy przez jeden z zespołów. No i tak naprawdę graczom Alsen brakuje tylko 4 rund, aby ten mecz nam się zakończył. No ja przyznam, wierzę w Smagę, że jednak podczas drugiej połówki będzie podobna gra jak teraz w wykonaniu Alsen, czyli właśnie, że Smaga się obudzi, że strona CT da im sporo fragów, tak jak Pistolero sobie świetnie radzi, to tak sobie poradzi Smaga w połówce numer 2. 3-3, jednak teraz 3-2 po granacie Snaxa, Pukin na blisko, frag od niego i przy życiu już tylko Babiński, czyli Dark, ledwo się trzyma, jednak jeszcze zdobywa fraga, Dark 16 HP i całe 200 graczy Alsen, Pukin i Minis. Trochę nam się sytuacja uspokaja. Dark rozgląda się, a gracze Alsen niespecjalnie. Widzimy, że sobie kampią. To Dark przecież musi podnieść bombę. To Dark będzie ją musiał podłożyć na BS-ie, nie gracze Alsen. Dark, jest jeden frag. Cały czas 16 HP. Pukin, widzimy, trochę się oddala. No ciekawe, gdyby Pukin zaryzykował w ogóle obiegnięcie tego wszystkiego wokół, żeby pojawił się z respa CT na BS-ie B. Chociaż widzimy, że on akurat takiego kroku nie podejmuje. Dark, no na pewno to będzie jakaś też pocieszająca runda dla Smagi. 12-3 czy 13-2? Jak obstawiacie? Czy Dark sobie poradzi? Podnosi bombę coraz bliżej BS-a. Czy ją się tutaj da podłożyć? Da się ją podłożyć, ale jednak Pukin pojawia się w porę. No i będziemy mieli 13 punkt zdobyty przez Alsen Team. Smaga tylko 2. No naprawdę to jest bardzo, bardzo słabe. No ale cóż, czasem tak bywa. Zobaczymy teraz, co nam pokażą zawodnicy CT. Czyli właśnie, co nam pokaże Smaga. No ja wierzę, że trochę tych rund odrobią, bo jak nie, to będzie bardzo, bardzo słaby meczyk w ich wykonaniu. I zaczynamy drugą połówkę. Alsen rund 13, Smaga no tylko 2. Jaki będzie atak graczy Alsen? Na szybko, na wolno. Jak na razie jeszcze nic specjalnego się nie dzieje, chociaż Alsen coraz bliżej BSAB i w końcu wybiegają. Także ten Forge nadal jest dynamiczny, nadal jest tutaj agresja ze strony obu drużyn. Alsen jak na razie bez fragów. Fragi są natomiast dla Smagi, no i proszę, mamy małą zmianę. Ta strona CT radzi sobie bardzo ładnie. Jeszcze powalczy Pistolero, Pistolero, kłopoty. 73 HP, teraz 48 po granacie. No i Maciek nie powinien sobie dać tutaj rady. Gracze Smagi raczej go uspokoją. Raczej będziemy mieli pierwszą wygraną rundę przez CT-ków. No i tak też się dzieje. Jak tam statystycznie to wygląda? 2 fragi dla Pistolera po stronie Alsen, pozostali 0. A u Smagi widzimy, nie zabijał, tylko Destru. Także będzie takie małe odrabianie strat przez Hama i jego kolegów. Alsen ponownie szykuje swój atak na bombsite B. Jak na razie widzimy ich jeszcze przy schodach. Idą gęsiego, czyli jeden za drugim, gdyby ktoś tak nie bardzo wiedział, o co mi chodzi. Pukin będzie jako pierwszy.
No niekoniecznie, bo widzimy, że wyprzedza go dwóch innych zawodników, między innymi Minis, i to właśnie Minis zdobywa pierwszego fraga dla graczy Alsen. Dorzuca coś od siebie Snacks, czy podłoży bombę? No nie, bo Smaga oczywiście pojawia się na BS-ie i teraz dopiero ogarnąłem, że na BS-ie B nie mam skrzynek? Przecież tam są skrzynki, dlaczego ja ich nie widzę? No właśnie. Teraz to się dla mnie stało, moi drodzy, dziwne. I to żadne smoki przecież nie były, przecież tutaj są skrzynki na tej mapie. Ja nie bardzo wiem, dlaczego ich nie widzę, szczerze mówiąc. Ale okej. Okay. Już nie będę tutaj niczego restartował, bo to jest druga połówka. Wybaczcie, że dopiero teraz spojrzałem na to wszystko, no ale mówię, tę mapę oglądam dość rzadko, aż się ucieszyłem z tego wszystkiego. Że tych skrzynek na BSB nie ma. No ale dobra, myślę, że sobie poradzimy jakoś bez nich. 13 do 5 dla graczy Alsen, więc jak na razie tylko są to rundy zdobyte z pierwszej połowy. Smaga jak na razie ładnie sobie radzi w drugiej połówce. Ale właśnie tak jak myślałem, że trochę tych rund powinna ugrać. Teraz jednak Alsen z kałasznikowami może być trochę ciężej graczom CT, ale zobaczymy, na co ich stać. Pistolet Matrixa, Pukin od środka, szykuje nam się atak na bombsite A, bo właśnie Pukin ma pakę. Snacks rozgląda się przy B, ale tam raczej coś ciekawego na razie mieć nie będziemy. No, oprócz tego fraga Snacksa, patrzę jednak na grę całego zespołu. Pukin, duży spokój. Pistolero się przesuwa, także to A niebawem powinno być zdobyte, przynajmniej atakowane przez Alsen. Świetnie, Snacks! Kolejny frag przy B i właściwie on sam jest na tym B. Zawodnicy Alsen cały czas wybierają się właśnie na bombsite A, także Smaga teraz dużych szans nie ma. Szpero i Dark, tylko dwóch zawodników. Szpero na B, zresztą Dark także, więc oczywiście tutaj nie zagrożą terrorystom. Szpera po jednym fragu. Zobaczymy, gdzie się będzie przemieszczał. No jak na razie będzie dochodził do łącznika. Czy ktoś tędy idzie? No idzie jeden z graczy. I Szpero zdobywa jednak fraga. Że jeszcze powalczy, jeszcze może jakieś fragowanie. Ale tak jak mówiłem, to nie będzie zagrożenie dla Alsen. Alsen na pewno będzie miała wygraną 14 rundę. Kolejny? Nie, tym razem bez fraga. Snacks lepszy niż Spero. I mamy, tak jak mówiłem, 14 dla Alsen i 5 dla Smagi. Jeszcze dwie rundy dla terrorystów i będzie mieli good game. Mam nadzieję, że Smaga się nie podda. No powinni już grać zawodnicy tej formacji do samego końca z bronią. Bez żadnej rundy eko, bo tak szczerze mówiąc to nie będzie kiedy. Jeżeli teraz mieli przegrać, no to przecież oczywiste jest, że nie zagrają eko. Będzie faktycznie, no ostatniej. Pierwszy frag dla Alsen. Dark A. Ham to jest bombsite B, zaraz przy wyjściu, tutaj jednak terrorystów nie widać. Break środek, break jak na razie bez żadnego fraga na swoim koncie, staty 0-4. Pistol widzimy podchodzi pod A, Alsen też od środka pod A, Pukin z paką. Dobra, przełączmy w takim razie na Darka, zobaczymy jak sobie tutaj poradzi. Minic wychlał się najwyraźniej na drugim BS-ie. Może miał za zadanie, tak jak niedawno Snacks właśnie, poszaleć smokę na B. Bardzo ładnie, Dark! Szkoda, że tylko jeden frag. 3-3, 3-2. No dawać, dawać panowie ze Smagi. Szpero. Nie oddajcie tej 15 rundy. A jednak oddaliście.
Mamy więc 15 do 5, no i w tym momencie match round. Jeżeli Ascent Team wygra jeszcze jedną rundę, to wygra cały mecz. I trzeba przyznać, że bardzo ładnym wynikiem. No panowie ze Smagi, oczywiście bez eko, ale co oni sobie mogli lepszego kupić? Widzimy digle, no widzimy też jakieś granaty. Niech dobrze wykorzystają te pistolety, to jeszcze sobie w tym meczu pograją. Jednak Destru stoi już pod wielkim znakiem zapytania. To samo Naleś. Czy zagra w tym meczu, czy nie? Oj, chyba nie, ponieważ przy życiu zostaje już tylko Ham. Jeszcze na B powalczy, ale to jest tylko chwila. I mamy 16 punkt zdobyty przez Alsen Team. Także ostateczny wynik to 16 dla Alsen i tylko 5 dla zespołu Smaga. No, mnie osobiście mecz się podobał ze względu właśnie na dynamiczną, na szybką, agresywną grę, ale jeżeli chodzi o wynik, no to szczerze mówiąc troszeczkę więcej się spodziewałem poprzez właśnie grę Smagi. Myślałem, że trochę lepiej się zaprezentuje ta drużyna, no ale jak widać myliłem się i stąd właśnie mamy, jeszcze raz przypominam, 16 do 5, a więc Arsen Team zdobywa 3 punkty, a Smaga przegrywa drugi już mecz w tym sezonie rozgrywek ESL Pro Series Polska. 16-12, jedyna wygrana z Exilio, a przegrana w pierwszej kolejce z Boomslave. No i teraz w trzeciej kolejce przegrana z Alsen. Cóż mogę powiedzieć? Gratuluję właśnie drużynie Alsen, bo jednak oni grali od samego początku bardzo ładnie. Nie tylko w tej pierwszej połówce, ale w drugiej widzieliśmy, że też dość szybko zakończyli nam to wszystko. Ja tak samo dziękuję Wam serdecznie za uwagę i w ten sposób też zakończę dzisiejszą transmisję z ESL TV Polska. Słyszymy się właśnie we wtorek na turnieju Lenovo Cup Delta, czyli Drunken Five versus Universal Soldiers. Do usłyszenia i życzę Wam standardowo dobrej nocy. Trzymajcie się.